ludzie nawet po 50 czy 60 roku życia mają porównywalny metabolizm z 20 i 30 latkami. Bo to, że w laboratorium się coś świeci na czerwono albo wszystko jest w normie, nie świadczy, że jest ok. Myślę, domena dzisiejszych czasów, że na wszystko chcemy mieć magiczną pigułkę. Boli nas głowa, pigułka. Boli nas brzuch, pigułka. Gorzej się czujemy, pigułka. Gorzej śpimy, pigułka. I na wszystko chcemy mieć rozwiązanie na już, na teraz. Cześć, dzień dobry. Dzisiaj mamy materiał nieco inny niż zwykle, bo będzie to dużo dłuższa forma i będzie można go po prostu słuchać. Nie będzie trzeba oglądać. Nie będę dzisiaj występował sam, bo będę miał mojego współrozmówcę, z którym porozmawiam o męskim zdrowiu. I oczywiście zachęcamy wszystkich mężczyzn do tego, żeby posłuchać, ale panie również znajdą tutaj coś ciekawego dla siebie, a także dla mężczyzn z ich życia. Także myślę, że materiał się wam bardzo spodoba, można go posłuchać w dowolnym momencie, w czasie jazdy samochodem, w czasie sprzątania itd., itd. A moim dzisiejszym gościem będzie Piotr Sekuła, specjalista od męskiego zdrowia i pasjonat dźwigania żelastwa. W swojej pracy z pacjentami skupia się na profilaktyce i zmianie stylu życia, a nie wyłącznie na wystawianiu recept, za co bardzo, bardzo go cenię. Dziś z Piotrem pogadamy o tym, jak być facetem XXI wieku, czyli gościem, który przez całe życie czuje się świetnie, jest efektywny w pracy i w życiu, a choroby cywilizacyjne omija szerokim łukiem. Zapraszam. Drodzy widzowie, Piotra już wam przedstawiłem, a dziś będzie odcinek trochę inny niż zwykle, bo będzie rozmowa, więc spokojnie można sobie po prostu odpalić i słuchać, czy to w drodze do pracy, czy w czasie treningu. Nie trzeba nas cały czas oglądać. Przy czym zachęcam, bo jednak, no jednak jest na co popatrzeć. W każdym razie, dzisiaj porozmawiamy o męskim zdrowiu. Piotr jest od tego ekspertem, więc przepytam go. A jeśli wam do głowy przychodzą jakieś pomysły na dalszą rozmowę, jakieś pytania, coś generalnie w głowie się pojawia, śmiało piszcie w komentarzach, spróbujemy odpowiedzieć. Tymczasem co? Piotr, witam. Cześć, fajnie, że wpadłeś, cieszę się bardzo. Dzięki bardzo za zaproszenie. Zaczynamy z grubej rury, słuchaj, nie robię żadnych wprowadzeń i zaczynam od statystyk. Dobra, statystyki o stanie zdrowia facetów w Polsce. I wychodzi na to, że 17 tysięcy mężczyzn rocznie choruje na raka prostaty, a umiera około 6 tysięcy rocznie. Przy czym u nas zapadalność na ten nowotwór rośnie z roku na rok, a za granicą spada i wyleczalność też jest znacznie wyższa niż w Polsce. Rak jądra u mężczyzn to około 1000 przypadków rocznie kolejnych. Średnia długość życia mężczyzn w Polsce w 2019 to było 74,1, a teraz jest 71,8. Czyli w zasadzie no, długość życia spada. I do 59 roku życia zazwyczaj mężczyźni żyją w całkiem niezłym zdrowiu, a później zaczynają się kłopoty. Dodatkowo, wedle statystyk z 2018 roku, 44% facetów ma nadwagę, a 18% ma otyłość. Oczywiście z roku na rok ten problem rośnie lawinowo. Co ciekawe, nasze dzieciaki w Polsce tyją najszybciej w Europie, razem z Węgrami zdaje się, więc tutaj też troszeczkę przykład pewnie idzie z góry. No i co nadwagę ma co drugi facet, można powiedzieć, a 90% osób chorych na cukrzycę również ma tą nadwagę i otyłość. No i jeszcze, żeby do tego wszystkiego dołożyć, no to właśnie 1,3 miliona facetów choruje na cukrzycę typu drugiego, czyli tą, którą generalnie można ogarnąć i do której można nie doprowadzić. I tutaj też te statystyki rosną bardzo szybko. Więc jeśli popatrzymy na te statystyki, to wychodziłoby na to, że średnio z tym naszym zdrowiem, jeśli chodzi o facetów w Polsce, ty się zajmujesz w bardzo dużej mierze męskim zdrowiem właśnie. Jak ty to widzisz? Czy jest tak źle jak tutaj? Czy może jest lepiej? A może jest gorzej? Jak to wychodzi z twojej praktyki? No, nie wyglądają zbyt optymistycznie te statystyki, patrząc też na przyszłość. Trochę w tych twoich pytaniach i statystykach, w tej ostatniej części, może być odpowiedź na te początkowe statystyki. Dlaczego rośnie nam liczba osób z nowotworami? Dlaczego rośnie nam liczba osób z chorobami przewlekłymi, takimi jak cukrzyca typu drugiego czy nadciśnienie? No, ma to związek ogólnie ze stylem życia, bo zdrowie jako takie, jeżeli mówimy o jego poprawie bądź też utrzymania zdrowia, to wynika w ponad 50% ze stylu życia, czyli jak jemy, jak się ruszamy, jaką mamy pracę, ile śpimy, jak się regenerujemy. Więc te statystyki, które tak wyglądają, to, że spada średnia długość życia mężczyzn o 2 lata w ciągu ostatnich kilku lat, prawie że, wynika głównie z tego, jak żyjemy na co dzień.
Więc tutaj myślę jest odpowiedź na to pytanie. I to też widać w gabinecie. Widać w gabinecie pacjentów, którzy coraz częściej się zgłaszają z problemem związanym z nadwagą, z otyłością, ze stanami przedcukrzycowymi, z cukrzycą. Na szczęście pozytywna wiadomość jest taka, że to są stany, które można cofnąć. To są stany, które jeżeli wynikają ze stylu życia, to w pierwszej kolejności, jeżeli zadbamy o ten styl życia, jesteśmy w stanie je wycofać. To tak optymistycznie. A nie masz takiego wrażenia, że bardzo często jest tak, że my jako faceci jesteśmy cały czas po prostu kuloodporni, no bo zdrowie jest ekstra, forma jest ekstra i jest przez długi czas super, ale w momencie, gdy to zdrowie przestaje nam dopisywać, to najchętniej przyszlibyśmy do lekarza, czy też fizjoterapeuty, czy trenera i najlepiej, panie doktorze, niechże mi pan coś przepisze i żeby wszystko wróciło do tego stanu, żebym mógł żyć tak, jak żyłem i żeby zdrowie było to samo. Nie masz takiego wrażenia, że oni nie, że faceci nie są gotowi na to, żeby dużo zmieniać, tylko... No tutaj cię zaskoczę, a może nie zaskoczę, to nie jest tylko domena mężczyzn. Okay, ogólnie jest okay. To, myślę, domena dzisiejszych czasów, że na wszystko okay. Chcemy mieć magiczną pigułkę. Boli nas głowa, pigułka, boli nas brzuch, pigułka. Gorzej się czujemy, pigułka, gorzej śpimy, pigułka. I na wszystko chcemy mieć rozwiązanie na już, na teraz. Natomiast nie jest to takie proste, chociaż byśmy chcieli, żeby takie było. Więc tak jak wspomniałem, to dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. I niestety trzeba troszeczkę od siebie dać wysiłku, jeżeli już się pojawił taki problem lub mamy różnego rodzaju dolegliwości, tak jak one zazwyczaj nie pojawiają się z dnia na dzień, bo pracujemy na to przez długi czas. Tak samo cofnięcie tego nie załatwi jedna tabletka. Jakaś jedna prosta zmiana. No właśnie, czyli tak jak wspomniałeś na początku, dobra wiadomość jest taka, że to wszystko się da odwrócić, ale no nie jest to takie proste i nie da się tego zrobić szybko. Czyli w tym wszystkim jest jednak dobra wiadomość. Tak, dlatego nie chciałem, żeby od razu zacząć od takich bardzo negatywnych, bo statystyki nie są pocieszające. Chciałbym pokazać, że są możliwości, które spowodują pewien optymizm w naszym postępowaniu, jeżeli i podejściu ogólnie do choroby, do leczenia, bo ja w swojej praktyce głównie kładę nacisk na profilaktykę. W dużej ilości przypadków, jeżeli byśmy zadbali na odpowiednim momencie naszego życia, gdybyśmy zadbali o profilaktykę, o zapobieganie wystąpieniu chorób przewlekłych, mielibyśmy spokojniejsze życie w późniejszym okresie. Jeżeli byśmy o tym myśleli w wieku 20, 30, a nawet 40 lat, że są pewne jednostki chorobowe, których moglibyśmy uniknąć przez to, że odpowiednio się odżywiamy, ruszamy się, lepiej śpimy, dbamy o to zdrowie przede wszystkim, to nie musielibyśmy szukać tej magicznej pigułki, jeżeli już problem wystąpi. Natomiast zła wiadomość jest taka, że zazwyczaj o tym nie myślimy, no bo kto zdrowy idzie do lekarza? Do lekarza zazwyczaj chodzą ludzie chorzy, jeżeli no tak. Coś dolega. Czyli działamy po prostu na zasadzie reakcji, a nie tej twórczości. Nie wychodzimy do przodu, Niestety. Tylko jak się coś psuje, to chcemy działać. Na szczęście widzowie, którzy nas oglądają, to są w ogromnej większości ludzie świadomi, którzy szukają tych treści. Więc być może dla nich takie coś, że trzeba zmienić styl życia, jest w sumie dobrą wiadomością, że nie muszę teraz do końca życia jeść tabletki, tylko mogę coś zmienić i to ogarnąć, więc pewnie to jest dobra wiadomość. Ale czy z Twojej praktyki ludzie pozytywnie reagują na taki komunikat z Twojej strony, żeby zmienić odżywianie, żeby dodać, poprawić regenerację, żeby dodać trening i że to wszystko można odwrócić? Czy jednak nie? To jest ta gorsza wiadomość. Raczej nie. Raczej oczekują tego, że dostaną prostą receptę, szybkie rozwiązanie. Niemniej, jeżeli spojrzymy na wytyczne mówiące, jak podejść do chorób przewlekłych, jak je leczyć, od czego zaczynać, i tutaj podam przykład, czy cukrzycy, czy nadciśnienia, to w każdym dokumencie, w każdym przypadku, w pierwszej kolejności stosujemy zmiany stylu życia. Dopiero potem, jeżeli zmiana stylu życia nie przynosi rezultatu, potencjalnie powinniśmy wkraczać do leczenia z tabletkami czy z receptami. Natomiast oczekiwania pacjenta zazwyczaj są inne. Łatwiej jest wziąć tabletkę, niż zadbać o to, że trzeba troszeczkę zmienić nawyki żywieniowe, czasami trzeba sobie coś odmówić, czasami dołożyć coś od siebie, czasami trzeba wyjść na spacer, czasami trzeba poćwiczyć z jakimiś innymi przyrządami, więc no niestety to wymaga od nas troszeczkę wysiłku, żeby sobie to zdrowie przywrócić. Jasne, okej. Okay. A powiedz mi, jakbyś miał określić takie 5 największych grzechów mężczyzn, jeśli chodzi o podejście do zdrowia?
to co by to było? 5 największych grzechów. To jest bardzo dobre pytanie. I znowu powiem, że to nie dotyczy tylko mężczyzn, bo nie chciałbym tutaj jakiejś stygmatyzacji, że mamy tutaj mężczyzn i to do nich tylko kierujemy, bo to można by skierować do każdej osoby. Jasne. No dziś taki jest odcinek trochę, wiesz, bardziej w kontekście męskiego zdrowia, ale ja rozumiem, że jesteśmy, że psychika tutaj jest nasza dość podobna. Okej. Na pewno nadmiar jedzenia, który spożywamy. Bo biorąc pod uwagę to, jak żyjemy na co dzień, że w większości mamy pracę siedzącą, zużywamy mało tej energii, mało tych kalorii. I jeżeli my na pewnym etapie, mając lat naście lub dwadzieścia kilka, jesteśmy aktywni, więcej mamy zajęć, częściej gdzieś chodzimy na jakieś spacery, czy jesteśmy studentami, czy wykonujemy jakąś pracę fizyczną i mamy też duży metabolizm, potrzebujemy dużo zjeść, tak? Przekraczamy 30, trochę nam się zmienia życie, mamy pierwszą, drugą, trzecią pracę, zaczynamy mieć rodzinę, inne obowiązki, samochód taki, stajemy się troszeczkę bardziej wygodni, jeżeli chodzi o takie życie codzienne. Mamy mniej ruchu, czyli zużywamy mniej tych kalorii, natomiast nawyki żywieniowe zostają takie same, że jemy tyle samo lub wręcz jemy więcej, więc tutaj trzeba zwracać uwagę na to, ile się zjada. I to... Nie, ale co ty mówisz? To jest zwolniony metabolizm. Ty... Nie ma czegoś takiego. Były niedawno takie badania swoją drogą, które pokazały, że czy to mężczyźni, czy ogólnie ludzie, nawet po 50 czy 60 roku życia mają porównywalny metabolizm z 20 i 30 latkami. To było bardzo szerokie badanie i dość niedawno komentowane, więc to nie do końca jest tak, że jak się przekracza 30, to zwalnia metabolizm. Bardziej bym powiedział, że to my trochę zwalniamy. Dokładnie. No ja właśnie, wiesz, ja to powiedziałem naprawdę pół żartem, bo to jest hasło, które pada, nie no, po 30 to jest po prostu tak, tak zwalnia metabolizm, a zapominamy właśnie, że kupiliśmy furę i przestaliśmy choćby chodzić na przystanek, prawda? To jakaś prosta rzecz, że nagle nie idziemy z kumplami zagrać, bo mamy dzieciaki i po prostu nie wyszliśmy te dwa razy w tygodniu, raz w kosza, raz w piłkę. I tu nam odpada 300 kalorii, tutaj 500 kalorii, które gdzieś tam spalaliśmy. Do tego dojdzie możliwość, że mamy pieniądze i jak wyjdziemy, to nie jemy jak student gdzieś tam szybko jakiś obiad w mlecznym barze, tylko mamy możliwość siąść w knajpie i jeszcze wypić piwo czy dwa. I nagle jemy dużo więcej, bo nas na to stać, spalamy dużo mniej i mówimy, że to metabolizm. Dokładnie tak. No, natura ludzka jest taka, że szuka przyczyny, tylko czasami szuka przyczyny nie tam, gdzie trzeba. Bo równanie jest proste, bilans jest prosty i matematyki się nie oszuka. Mówimy o osobach zdrowych, bo jeżeli mówimy o osobach chorych, które mają choroby przewlekłe, tam nad tym metabolizmem można by dyskutować. Natomiast jeżeli mamy na uwadze osobę zdrową, to faktycznie matematyki się nie oszuka i jeżeli przychodzi do mnie pacjent i mówi, że no panie doktorze, robię wszystko, mało jem, ruszam się, ćwiczę, ale nie mogę schudnąć, to zadaję pytanie, czy na pewno ta osoba wie, ile zjada. Podam ci taki przykład. Kiedyś przyszła do mnie pacjentka, która właśnie zwróciła się, tutaj akurat mówimy o mężczyznach, ale podam przykład kobiety, bo to można równie dobrze przełożyć na mężczyzn, że mało je, trochę się rusza, nie za wiele, jakieś tam spacery wykonuje, ale ona nie może schudnąć, a bardzo chce. Nie ma chorób przewlekłych, może jakąś tam nadwagę, bo to nie była otyłość, na granicy nadwagi i otyłości. Więc zaczęliśmy liczyć kalorie, które zjada. No i ona mi wymienia, co ona tam zjada na śniadanie, na obiad, na kolację, jakąś tam przekąskę. Więc ja tak szacuję w głowie na szybko, mówię, kurczę, no faktycznie mało pani je, 1000-1200 kalorii, to jest mało. A co pani pije? Zadałem takie pytanie. No wie pan, panie doktorze, ja generalnie to pracuję w gastronomii i my codziennie sobie tam gotujemy taki duży gar kompotu i tam sobie dajemy ten cukier. A ile pani tego kompotu wypija? No nie wiem, no kilka dzbanków tam może... I wiesz, i tego tak. Też pacjenci nie wliczają. Wlane kalorie się nie liczą, nie? Więc jeżeli jesteśmy faktycznie w deficycie kalorycznym, to powinniśmy redukować tą masę ciała. Pytanie jest takie, czy my faktycznie jesteśmy w deficycie. I czy jak jesteśmy, to czy go wytrzymamy, bo to też budzi pewien dyskomfort, ten deficyt, nie ma co ukrywać. Gdzieś są te takie nasze podświadome adaptacje, że gdzieś sobie wyrównujemy ten deficyt, albo troszkę mniej się ruszamy, albo dojemy w weekend, albo coś. I niestety czasem nawet nie wiemy, jakie zabiegi stosujemy, żeby i tak wyjść na to zero. No to tak jest. Ja zaś mam taki przykład właśnie odnośnie pań. Mam nadzieję, że panie się tutaj na mnie nie obrażą, że tutaj przedstawię jakiś taki... Ale często dostaję tego typu maila też, gdzie oczekiwania z rzeczywistością się nie mogą zderzyć, bo pisze kobieta, która ma na przykład lat 38-40 i pisze, że ona by chciała w ten sposób, że ona już ma dwójkę dzieci albo trójkę, one już są większe i ona by teraz chciała po prostu tak potrenować tak 20 minut dziennie, 3 razy w tygodniu,
żeby wyglądać w zasadzie lepiej niż jeszcze przed ciążą i jak 20-latka, to jeszcze nawet lepiej, ale najlepiej, żeby można się było napić wina i żeby się jeszcze nie głodzić, żeby mieć świetne samopoczucie cały czas i w ogóle. I czasem te oczekiwania się nie z rzeczywistością nie mogą spotkać, plus ciężko nam czasem zaakceptować, że droga do lepszej sylwetki to jest proces, który na przykład możemy się troszeczkę gorzej czuć na przykład przez jakiś okres czasu z uwagi na deficyt, ale jest to tylko element procesu, który nas później może doprowadzić do tego, że czujemy się naprawdę świetnie i na bazie tej nauki i tych doświadczeń, które wypracujemy, mamy dobry efekt. Okej, okay, jesteśmy na punkcie numer jeden, czyli nadmiar jedzenia. Okej, no tutaj bezapelacyjnie, jedziemy dalej. Druga rzecz, która nam się tam gdzieś przewinęła a propos tego mężczyzny, który mu przyszedł na przykład do ciebie na treningi i mówi, że się dobrze czuje i tam generalnie w międzyczasie jakieś piwko, jakieś winko, jakiś alkohol. Myślę, że to o ile nie na pierwszym miejscu, co powinno być, czyli nadmiar spożycia alkoholu. I nie ma to znaczenia, czy to jest okazjonalne picie alkoholu, czy to jest codziennie pół lampki wina, czy puszka piwa. Alkohol jest zły, po prostu. I tutaj nie ma trochę zły, mało zły, po prostu jest zły. Działa negatywnie na zdrowie, na każdy jego aspekt. I jeżeli mówimy o czy to nadwadze, czy to otyłości w kontekście kalorii, czy mówimy w kontekście hormonów, bo to też ma duży wpływ na jakość naszych hormonów, czy to mówimy w kontekście metabolizmu alkoholu poprzez wątrobę, czy mówimy o wpływie alkoholu na układ nerwowy. Po prostu to jest toksyna, trucizna. Ja wiem, że jest smaczny często i ludzie lubią się dobrze czuć po alkoholu, ale to jest podatek, który musimy zapłacić od tego, że go spożywamy. Od jednej puszki piwa, czy od lampki wina nikt, nie mogę powiedzieć nikt, większość z nas nie umrze, ale powtarzalność tego schematu jest bardzo szkodliwa. Tak, i teraz myślę, że też powinno to wybrzmieć, że nie ma czegoś takiego jak zdrowa dawka alkoholu, że pół lampki wina będzie zdrowe, bo ma resweratrol. Na przykład, tak? Nie, to jest nieprawda. No, to jest nieprawda, co od razu mamy gorszy sen i jeśli ktoś monitoruje swój sen, na przykład zegarkiem, to można to od razu sprawdzić, ile mamy snu głębokiego po tym, jak wypiliśmy dosłownie to jedno piwo. Okej, jest tam zawartość chmielu, więc zaśniemy może troszeczkę łatwiej, ale nie będzie to tak głęboki i regeneracyjny sen. Kalorie wypijane, owszem, wpływ na hormony, wszystko to, co powiedziałeś, więc no dobrze, że to, bardzo dobrze, że to wybrzmiało. A jednak dużo osób myśli sobie, jak to zrobić, żeby go pić. A w ogóle mamy taką kulturę picia w Polsce i jest tak duże przyzwolenie, że wręcz jak ktoś, nie wiem, jest na weselu i nie pije, to on się musi po prostu tłumaczyć, ale to co jest? Antybiotyk? Czy tak. Co? Czy już, chory jesteś? Czy już jesteś chory? Czy tak. Co jest grane, nie? I na drugi dzień konkurs, a ile wypiłeś, a ile nie wypiłeś, a kto ma większego kaca, ten mistrz. No, ja tego nie mogę pojąć, ale mam nadzieję, że to tak z czasem będzie trochę lepiej. Myślę, że trzeba o tym mówić głośno. Nie można mówić, że mała dawka alkoholu jest zdrowa. Nawet tego wina, które jest uważane za zdrowy alkohol, to jest alkohol. Jak każdy inny, też jest szkodliwy. Jak jesteś na etapie takim, że nie spożywasz alkoholu, a gdzieś w przeszłości ten alkohol piłeś, tak jak miałem ja na przykład, gdzie w pewnym momencie powiedziałem, że zero alkoholu. Mhm, teraz w ogóle nie pijesz alkoholu? Nie, w ogóle nie piję alkoholu i na początku wydawało, jesteś, nie jestem na antybiotyku, tak. I dla mojego otoczenia, dla towarzystwa, nawet dla rodziny było to dziwne. Jak? No faktycznie, chory jesteś, co się dzieje? I jak powiesz raz nie, drugi raz nie, trzeci raz nie, czwarty raz nie, to tak jak w tym kawale. Jak jest osoba, która nie spożywa alkoholu w danym towarzystwie, jest jakaś impreza, to jak już wszyscy wiedzą, że ty tego nie pijesz i leci jakaś tam kolejka, to nie, temu nie lej, bo on już tak nie pije. Więc po a prostu. Odsunęli cię tak troszeczkę? Na zasadzie, że dobra, nie jesteś z nami? Niekoniecznie, nie czujesz czegoś takiego. No to super. To też jest ważne, żeby tak nie było, nie? Ciężko się od rodziny odsunąć. Chyba, no, żeby będzie dziedziczenie z powodu nie picia alkoholu. No, różnie to bywa. Dobra, no mamy dwójeczkę, alkohol. To nawiążę trochę do tego wpływu alkoholu na sen, bo tutaj trzecią rzeczą, jaką bym podkreślił, to jest jakość snu, która mocno wpływa na zdrowie. I my tego nie doceniamy, naprawdę tego nie doceniamy. Jak mamy za dużo obowiązków, jeżeli coś się dzieje, co robimy? No ucinamy sen, tak? Zarwane nocki,
jest to zrozumiałe przy małych dzieciach. Ty masz małe dzieci, ja mam małe dzieci, wiadomo, tak? Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie jakoś sobie poukładać tą dobę, to trzeba naprawdę zadbać o ten sen. I żeby to był sen dobry, żeby to był dobry jakościowo, sen wysokiej klasy jakości, żeby to było co najmniej te 7 godzin. 7 do 9 powiedzmy. To jest taki przedział, który potencjalnie daje najlepsze benefity. Poniżej 7 godzin to jest troszkę za mało i niektóre badania mówią, że powyżej 9 to jest troszkę za dużo. No ze snem jest trochę jak z piciem wody, to jest w ogóle nie jest sexy, a pomaga na wszystko. Na prosty przykład, może bez szczegółów, ale generalnie tam nie wiem, tydzień czy dwa temu moja żona strasznie się źle czuła. Po prostu miała zawroty głowy, no czuła się, nie będę wchodził w szczegóły, bo nie chcę tego opowiadać, co się jej jeszcze działo, ale czuła się na tyle źle, że mówi, nie no, ona po prostu jutro się musi umówić, bo coś jest nie tak. I tak szybkie pytanie odnośnie tego, czy ile, bo zaczęła teraz trenować, chodzi 3 razy w tygodniu na trening, jestem z niej bardzo dumny, bo ona też ma świetne samopoczucie dzięki temu, więc ekstra. Ale no wiadomo, wysiłek fizyczny też zwiększa zapotrzebowanie na tą wodę. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, no to rano była kawa, potem długo nic, chyba jakaś jedna kawa mała i tyle. Czyli wyszło, że dosłownie nic nie piła. Więc dużo wypiła przed snem, później cały następny dzień, tam umówiliśmy się, że skreśla sobie na karteczce, że ma być 10 szklanek takich 250 ml. Wszystko minęło, te objawy, które miała, którymi się bardzo martwiła, ustąpiły. Więc woda, tylko że woda nie jest, jakby powiesz komuś, stary, boli cię głowa i w ogóle masz mroczki przed oczami i zawroty głowy, to za mało wody, to on powie, gdzie? W ogóle na pewno mam guza mózgu, nie? I tak dalej, a tu się okazuje, że woda. Ze snem jest tak samo. Plus jeszcze się zbija ta taka, ja też jestem niestety częścią troszeczkę tej machiny, gdzie chcę dużo pracować optymalnie, chcę z doby wyciskać jak najwięcej, więc bardzo często było tak, że spałem krótko, 5 godzin, bo przecież można urwać ten sen. A teraz po 30, widzisz, metabolizm nie zwolnił, ale widzę, że potrzebuję tego snu faktycznie więcej, bo jak nie, no to po prostu nie daję rady. No budzę się, okej, budzę się, ale to nie jest takie efektywne, więc ten sen no jest niezmiernie ważny, ale może trzeba dojrzeć do tego, że on jest... Tak, wiesz, no my nie zwracamy uwagi na ten sen tak samo jak na tą wodę, o której wspomniałeś. I ja wiem, że chodzenie spać o 21, o 22 to jest jakaś abstrakcja dla większości z nas. Jeszcze jest Netflix, i jeszcze coś trzeba wieczorem porobić, jak dzieciaki idą spać, a teraz musimy mieć czas dla siebie, więc generalnie no, staramy się uszczknąć z tej doby chociaż te 2 godzinki czy godzinkę i nie chcemy tego przeznaczyć na sen, wolimy inne atrakcje. Było na takim memie, że to nie jest tak, że rodzice nie są zmęczeni wieczorem i nie chcą ich spać. Oni się boją, że jak pójdą spać, to już będzie jutro. Tak, niestety. No to trochę tak jest. Jest to tak jak z dziećmi. No, to one na przykład nie chcą mi spać, bo są zajęte zabawą i też chcą tą zabawę mieć jak najdłużej, nie? No, ale niestety tak to działa, więc tutaj lepszym wyborem na pewno jest pójście spać tą godzinę wcześniej niż siedzenie przed telewizorem, który nie dość, czy przed telefonem, czy nieważne, whatever. No jest narażenie na to niebieskie światło, więc to też jest niekorzystne, jeżeli chodzi ogólnie o sen. No, 21, 22 do 1 w nocy to są takie godziny, gdzie ten sen jest najbardziej miarodajny. To jest taki sen, który nam daje najlepszą regenerację, najlepsze odczucia w ciągu całej doby i inaczej się człowiek czuje, jeżeli pójdzie spać około 21, 22 i pośpi do tej 5, 6, nawet do 4 czasem, niż jak i tam jest powiedzmy te 7 czy 8 godzin, a inaczej się czuje, jeżeli pójdzie spać o 24 czy 1 w nocy i będzie spał 10 godzin, wstanie o 12 czy o 13, to się po prostu wstaje i się czuję zmęczony. Nie? No to się też wiąże z całym naszym rytmem dobowym. No co, jakkolwiek byśmy nie myśleli, że jest inaczej, no to dostosowujemy się do tego, jak ten rytm dobowy i ruch słońca funkcjonuje i dobrze się nam śpi właśnie, jak pójdziemy spać dosłownie z kurami czasem i wstaniemy o świcie. I tak człowiek jest zaprogramowany. Plus jeszcze, popraw mnie, jeśli się mylę, ale około 1 w nocy jest chyba największy pik hormonu wzrostu, ten naturalny? Jest duży pik i szczególnie jeżeli chodzi o hormon wzrostu. Ogólnie są piki różnych hormonów w ciągu doby i nocą te hormony fajnie się tam wydzielają. Więc jeżeli my zaburzymy rytm dobowy, jeżeli chodzi głównie o sen, to mamy lub potencjalnie możemy mieć zaburzenia hormonalne pod postacią na przykład zaburzeń z niedoboru testosteronu czy innych. Hormon wzrostu faktycznie nocą się fajnie wydziela. Tak samo nie bez przyczyny
jesteśmy tak zaprogramowani, jak to fajnie powiedziałeś. Hormonalnie też. Jest pik też wydzielania kortyzolu nad ranem koło 4-5, który pozwala nam się obudzić. O ile nie zostało to wcześniej zaburzone przez styl życia ogólnie, no bo wtedy jest ciężko się w cudzysłowie zwlec z tego łóżka, no bo ten kortyzol już nie domaga, tak? To jest związane z kolei z pracą czy z funkcjonalnością nadnerczy, które są jednym też z gruczołów wydzielania wewnętrznego, odpowiedzialnymi za wydzielanie hormonów. Jasne, dobra, czyli mamy na razie mało sexy rzeczy, mamy nadmiar jedzenia, mieliśmy sen i alkohol i sen. Jeśli nie porozmawialiśmy o wodzie, to jest tak istotne, że można by było to podciągnąć na taki punkt, powiedzmy 3,5, tak, zanim dojdziemy do 4 punktu. No bo jest tak, że my nie zwracamy uwagi na tą wodę. No, ja osobiście mam taki nawyk, że praktycznie mam przyklejoną butelkę do ręki. Natomiast to też wymaga czasu, żeby się do tego przyzwyczaić. Trzeba pamiętać, czasami jest tak, że musimy wręcz na siłę tą wodę pić, bo jak my odczuwamy, że nam się chce pić, to już jest pierwszy objaw odwodnienia. My musimy o to dbać wcześniej, tak? Cały czas trzeba tę wodę popijać. Właśnie a propos też sobie tak. Napić. W ogóle to ja jeszcze przy okazji powiem, że czasem jest tak, że my pijemy słodkie rzeczy, jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do słodkich rzeczy, że ciężko nam jest do tej wody się przestawić. Oczywiście to się da, kwestia wprawy. Ja tylko powiem, że to jest taki mój sukces jako rodzic i oczywiście mojej małżonki też, ale z dziećmi robiliśmy tak, że im w ogóle nie dawaliśmy soków, jak były małe, czyli miały cały czas butelkę z wodą. I teraz jest ciekawe, mój syn ma jeden ma 6 lat, jeden ma 4, no i córeczka jest półtorej roku prawie, to wszyscy, gdy cała trójka, gdy im się chce pić, to wodę. I jeśli ktoś by im podstawiał, napij się soku, sok nie, wodę, bo mi się chce pić. Sok jest wtedy, gdy dla smaczku sobie wypić, ale jak im się chce pić, zawsze wodę. I to jest super, uważam, że jak wypracujemy u dzieciaków właśnie, a dużo rodziców nas ogląda, to później to procentuje, bo dzieci po prostu same tego szukają. Dokładnie tak. Świetny automatyzm. Przykład idzie z góry. No. Dzieci się uczą przez patrzenie, przez naśladowanie, więc jeżeli w domu widzą, że rodzice piją wodę, to automatycznie też sięgają po tą wodę. Jeżeli rodzice dają tą wodę, czy to właśnie w bidonach, czy w różnego rodzaju innych naczyniach, u mnie dokładnie jest to samo. U mnie też mają bidony z wodą, widzą, że rodzice piją wodę cały czas, to piją wodę. A jeżeli są inne rzeczy, typu napoje gazowane, słodzone, nie będę wymieniał nazw, ale wiadomo o co chodzi. No to siłą rzeczy to wpływa na to, co te dzieci potem piją. Dziecko się już nie może doczekać, i to będę większy, to od razu. Tak. Dokładnie tak. Tak. Nie, no to możemy mieć taki punkt 3,5. Myślę, że 4 punkt, to też trochę o nim wspomnieliśmy, czyli ten siedzący styl życia, czyli brak ruchu, tak bym to podsumował. Wspaniale, mówimy wspólnym językiem. No jak się poznaliśmy, to myślę, że złapaliśmy od razu nić porozumienia. Tak, poznaliśmy się z powodu twojej choroby, takiej chwilowej, ale... Znamy się stąd, że w ogóle pierwszy raz się widzimy, a widzieliśmy się już wiele razy, pierwszy raz się widzimy, gdy ja jestem w pełni zdrowy. Zawsze mnie Piotr ratuje z jakichś różnych opresji, mnie lub moje dzieciaki, więc dobrze, że teraz w takim stanie. Dokładnie. Troszkę okay. milsze spotkanie. Zdecydowanie. Dobra, no to co, czyli mamy brak ruchu? Brak ruchu po prostu, czyli brak, nawet nie mówimy tutaj tylko o treningu na siłowni, tylko... Nie mam na myśli, bo wiesz, ty ćwiczysz siłowo, ja ćwiczę siłowo, dźwigamy ciężary, bo to lubimy, ale to nie znaczy, że wszyscy muszą dźwigać ciężary. To znaczy to, że brak ruchu, to jest brak ruchu, czyli siedzenie na 4 literach zamiast pójścia na spacer. To jest to, że zamiast iść po schodach, jeżeli gdzieś idziemy, tak jak ja dzisiaj do ciebie, to też zażartowałeś, że myślałeś, że wezmę windę. To jest po prostu wejście po schodach na to X piętro, a nie czekanie na windę. Czyli to są takie dodatkowe elementy, które ten deficyt potencjalnie kaloryczny nam generują, to jest raz, a dwa, że wpływają na cały układ sercowo-naczyniowy, pobudzając, dotleniając wszystkie tkanki. Więc ten brak ruchu, czyli to siedzenie, no to jest naprawdę taka pięta achillesowa dzisiejszych czasów. Ja ci powiem ciekawostkę, że też od niedawna zacząłem używać zegarka, który monitoruje zużycie moich kalorii w ciągu doby. I często znajomi czy osoby, z którymi gdzieś tam się spotykam, pytali, ile ja jem kalorii i tak dalej, jakie tam zjadam pokarmy, w jakich ilościach, i byli zdziwieni, że moje zapotrzebowanie dobowe to jest między 2-2300 kalorii na dobę. No to tak mało jesz, ja mówię, no bo nic się nie ruszam. Jeżeli ja rano wstanę i nie pójdę na trening, to potem w ciągu dnia mi jest naprawdę bardzo ciężko zużyć te kalorie. Jeżeli siadam do samochodu, potem jadę do gabinetu i w zasadzie co? I potem wracam, gdzieś idę na jakieś
jakieś zakupy, wracam do domu, to gdzie jest ten ruch? Jak nie zrobię treningu, to naprawdę nie zużywam dużej ilości kalorii. Może część zużywam na pracę umysłową gdzieś w trakcie pracy, no ale to każdy zużywa na tą pracę umysłową, więc mówimy o ruchu, który jest niezwiązany z pracą, jest dodatkowym wysiłkiem i to nie muszą być ciężary, tak jak wspomniałem. Może być to spacer, rower, basen, cokolwiek, żeby się ruszać, lub ten wysiłek fizyczny, który jest niezwiązany z ćwiczeniami fizycznymi, tak? Czyli podejście na ten przystanek, pójście tymi schodami zamiast wzięcia windy. Ja myślę, że takim piątym grzechem dotyczącym mężczyzn, ale też kobiet, ogólnie społeczeństwa, jest to, że często wykonują sobie badania i to jest bardzo dobre, bo profilaktyka jest potrzebna. Natomiast robią te badania chyba tylko po to, żeby je zrobić, a potem mają to w dupie. Nie odnoszą się do tych wyników, tak? Czyli mają odfajkowane. Raz do roku sobie robię badania, tak? Na urodzinki na przykład, czy z jakiejkolwiek tam okazji, bo mnie żona wysłała, bo ktoś z bliskiej rodziny mi zachorował, ja teraz chcę sprawdzić swój stan zdrowia. No i sprawdził, czyli ma odfajkowane, sumienie jest uspokojone, tylko co dalej, jeżeli w tych wynikach faktycznie wyjdą jakieś odstępstwa od normy, a bardzo często wychodzą, bo jeżeli my mamy aż taki duży odsetek osób z otyłością i z cukrzycą, przepraszam, i z nadwagą, co w konsekwencji może prowadzić do cukrzycy czy stanów przedcukrzycowych, no to jeżeli się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Trzeba poszerzyć tą diagnostykę, to jest raz, a dwa, zacząć coś z tym robić, a nie czekać kolejnego roku, żeby sobie znowu zrobić badania, tak? Bo ja robię badania raz do roku i znaczy, że już jest spokój, bo zrobiłam badania. No nie, no badania są tylko pierwszym krokiem do czegoś, do zmiany. Oczywiście, jeżeli wszystko jest w porządku, no to super, no to się nie czepiamy. Natomiast często w gabinecie mam powtarzające się wizyty pacjentów, którzy przychodzą, chcą zrobić badania, robią badania, są wyniki, jest interpretacja tych wyników badań, są takie i takie zalecenia. I pacjenci znikają. Ja nie mówię, że tak jest ze wszystkimi, ale jest duża rzesza takich pacjentów. A powiedz mi, bo pogłębię, podrążę sobie ten temat. Dostajemy wyniki badań, zrobiliśmy sobie tarczycę, sprawdziliśmy cukier, tam insulinę, morfologię mamy mocz. Może nie będę tutaj wymieniał wszystkich badań, które można byłoby robić tak bo to też sporo zależy od przypadku. Nie zawsze trzeba wydawać bardzo dużo pieniędzy, żeby sprawdzić wszystko, ale i co, wystarczy, że popatrzymy, czy nigdzie nie ma flagi i jeśli jesteśmy w normach, to jest wszystko okej? Okay? Bo ja mam takie spostrzeżenie, że często jest tak, że albo jest czysto, nie mamy żadnej flagi, wszystko jest w widełkach, więc stwierdzamy, że jest ekstra, albo jest coś podniesione, ale my nie za bardzo wiemy, co z tym robić, żeby to dobrze zinterpretować. A niestety to nie jest wszystko tak proste, że jak jesteśmy w widełkach, to na 100% jest wspaniale, prawda? Więc jak ty to widzisz? Niestety nie jest to czarno-białe. Jak mamy już wyniki badań, najlepiej się naprawdę skonsultować ze specjalistą, bo to, że w laboratorium się coś świeci na czerwono albo wszystko jest w normie, to nie świadczy, że jest ok. Może być tak, że część badań jest w widełkach, ale nie do końca te widełki to jest odpowiednia norma. Podam tutaj przykład testosteronu. Norma dla testosteronu w laboratoriach, mówię o testosteronie całkowitym, w zależności od laboratoriów, ale jest to pomiędzy 240 i 280 nanogramów na decylitr, a górna granica powiedzmy 700-800 tych nanogramów na decylitr. Natomiast według wytycznych andrologicznych, czyli towarzystw lekarskich zajmujących się tworzeniem wytycznych związanych z niedoborami testosteronu, jasno mówią, niedobór testosteronu to jest przedział poniżej 350 nanogramów na decylitr. Czyli na przykład idziesz do laboratorium, oznaczasz sobie poziom tego testosteronu, masz 300. Patrzysz, w normie, bo norma jest 240 dolna, ale nie jest to w normie. To jest zaniżony poziom. To tak samo jest z witaminą D3. Oznaczasz, to jest taki może bardziej popularny przykład. Oznaczasz poziom witaminy D3, masz 35. Czyli patrzysz na wynik z laboratorium, patrzysz na widełki, powiedzmy, że optymalny. No ale niestety cię zmartwię, to nie jest optymalny poziom. Optymalny poziom to jest między 50 a 60, tak? I tutaj warto zasięgnąć opinii specjalisty, bo to, że jest coś w widełkach, to nie znaczy, że jest ok. Tak samo, jeżeli coś jest przekroczone, mówimy o morfologii, tam często się zdarzają różnego rodzaju odchylenia.
często po infekcjach albo w trakcie infekcji, albo jeżeli zrobimy badanie po infekcji i mamy do czynienia z białymi krwinkami, czy z neutrofilami, czy z limfocytami, tamten układ odpornościowy jest jeszcze pobudzony, on ulega różnego rodzaju przekształceniom i to, że nam coś wyjdzie wyżej lub niżej, no to nie świadczy o jakiejś głębokiej patologii, tylko to jest po prostu konsekwencja infekcji. Więc jeżeli mamy już takie wyniki badań, to po prostu najlepiej jest z kimś skonsultować, a na pewno nie z doktorem Google, bo tam na pierwszym miejscu, jak się szuka czegokolwiek, to ja tak od razu podpowiem. Jak szukacie czegoś w Google, to na pierwszym miejscu zawsze wam się wyświetlają, przepraszam, nie zawsze, zazwyczaj wam się wyświetlają rzeczy, które są najrzadsze, ale są najbardziej chwytliwe, chodliwe, jeżeli chodzi o tytuły. Więc zazwyczaj jak sprawdzacie jakieś odstępstwa od normy, to na pierwszym miejscu się wyświetlają nowotwory, tak? A to nie do końca tak jest. Zazwyczaj to jest tak jak z tą wodą. Chcemy szukać czegoś, co jest najbardziej prawdopodobne i jest najczęstsze. Jeżeli boli cię głowa, to nie myślisz od razu o nowotworze mózgu, tylko pomyśl, ile wypiłeś wody w danym dniu, a ile kawy. No tak, ekstra, super. A to gdzie iść w takim razie? Tak, jakby taki pierwszy ruch, no bo są ludzie, którzy, nie wiem, mają dostęp do specjalistów, nie wiem, mieszkają w mieście, plus mają finanse, żeby gdzieś iść prywatnie. Są osoby, które po prostu mają jednego lekarza rodzinnego gdzieś tam na wsi i mają problem z tym. Jak to najlepiej weryfikować? Jak to sobie do tego podejść? To jest ciężkie pytanie. No właśnie, bo ja sam sobie je zadaję czasem i o ile ja znam różnych ludzi i gdzieś się mogę próbować konsultować, to ja mam dużo łatwiej, ale nie wszyscy tak mają. Ciężkie pytanie i myślę, że niełatwa odpowiedź z mojej strony, bo wydaje mi się, że najsensowniej z polecenia. Okay. Myślę, że polecenia są taką fajną formą uzyskiwania kontaktów do dobrych specjalistów. Okej, czyli po prostu sam też poszukać kogoś, kto może nam podpowiedzieć, jeśli mamy problem z cukrem, to szukać kogoś, kto ewentualnie mógłby interpretować wyniki tego typu, tak? Tak, no bo oczywiście mamy swoich lekarzy rodzinnych, mamy do nich zazwyczaj zaufanie, więc to jest jakby pierwszy krok. Natomiast jeżeli ktoś nie ma tego dostępu albo chciałby poszukać innego lekarza, specjalisty, to wydaje mi się, że najsensowniej jest po prostu poprzez polecenia. Są też różnego rodzaju informacje w internecie, no tylko trzeba zweryfikować, na ile one są wiarygodne, jeżeli szukamy różnego rodzaju specjalistów. Yes. Tak sam też jak polecam pacjentom innych lekarzy, no to polecam takich, których ja znam osobiście, którzy prowadzą różnego rodzaju terapie i różnego rodzaju choroby przewlekłe, no bo też wydaje mi się, że to jest taka najsensowniejsza droga. Okej. Okay. Powiedziałeś wcześniej, mówiłeś o testosteronie. Ja tylko tak wspomnę wam, zobaczymy jak ten temat będzie, jakim się będzie cieszył zainteresowaniem, ale Piotr zajmuje się TRT, czyli terapią zastępczą testosteronem. Może nie będziemy tego nakreślać jakoś głębiej, ja tylko powiem, że polega to na tym, że dochodzi do optymalizacji hormonów, właśnie głównie testosteronu u mężczyzn, do takiego stopnia, aby ktoś w wieku 40, 50, 60 lat mógł hormonalnie funkcjonować jak 25-30-latek. I nie chodzi o to, żeby być na dopingu, tylko chodzi o to, żeby po prostu mieć w normie ten testosteron. I jeśli chcecie, to my o tym możemy opowiadać dużo więcej. Znaczy ja mogę przepytać Piotra, bo to on jest specjalistą. Tylko dajcie znać. Temat naprawdę bardzo fajny. W mojej ocenie temat, który powinien wybrzmieć, ale chcę zobaczyć, jak zareagujecie na ten materiał. Więc na razie sobie to zostawiamy, temat TRT. Jedziemy dalej. W ogóle nieźle się rozgadaliśmy. Ja powiedziałem, że tak pogadamy może pół godziny. Gdzie tam? Dobrze, jeszcze rozmawiać. Jeszcze tę chwilę potrwa. Okej, no mamy to ogarnięte. Teraz chciałem zapytać o to, bo słuchają nas różni ludzie, mężczyźni, kobiety. Widzę, że o ile mówimy o panach dzisiaj, to panie przekażą swoim partnerom ten materiał albo same tutaj się dowiedzą parę rzeczy. Ale co może robić mężczyzna, żeby zadbać o swoje zdrowie, jeśli ma 20, 30, 40, co 10, bo pewnie inaczej w ogóle do zdrowia podchodzi 20-latek, który jest totalnie zdrowy, a inaczej będzie podchodził 40-latek, a inaczej 60-latek. Pytam o takie dość ogólne rzeczy, bo wiem, że ty mógłbyś o tym mówić po prostu godzinami, ale jakbyś wskazał, jaka mogła być różnica w podejściu do szeroko rozumianego zdrowia? I jeśli chodzi o ten styl życia, i jeśli chodzi o, nie wiem, jakieś badania, jak ty to widzisz? Takie dość ogólne pytanie. To tak, myślę, trochę przewrotnie powiem,
że ten 60-latek powinien powiedzieć temu 20-latkowi, co ma robić, żeby nie doszło do różnego rodzaju powikłań, z którymi się ten 60-latek mierzy. Bo tak naprawdę myślę, że zalecenia są uniwersalne, jeżeli mamy 20, 30, 40, 60 lat, mówiąc o zdrowiu, po prostu profilaktyka, bo jeżeli mamy lat 20 i 30 i nie zadbamy zawczasu o odpowiedni styl życia, o odpowiednią jakość jedzenia, ruchu, to potem będziemy się borykać niestety z różnego rodzaju chorobami przewlekłymi. Więc czy to za 20, dla 20, 30, 40 czy 50-latka, w większości przypadków zalecenia powinny być takie same, czyli brak nadwagi, brak otyłości, dbanie o sen, ruch. Tak? Jeżeli mówimy ogólnie, jesteśmy na etapie 40-50-latków, są pewne badania przesiewowe, które warto robić. I to zdecydowanie jest wskazane, bo no, czasu nie da się niestety cofnąć i o ile ten 20-30-latek ma jeszcze chwilę, żeby pomyśleć, poszukać gdzieś w sieci informacji, jak o to zdrowie zadbać, i wtedy skupiamy się głównie na profilaktyce. Tak? Czyli to, o czym rozmawialiśmy, te 5 punktów, to jest taka podstawa podstaw. Jeżeli o to zadbamy, to mamy duże szanse, że naprawdę w wieku późniejszym 50, 60, 70 lat będziemy się cieszyć zdecydowanie lepszym zdrowiem. Ale jeżeli już mamy te 40+, tak, to warto po pierwsze pomyśleć o tych badaniach przesiewowych. Może zacznę od takich bardzo ciężkich chorób, związanych głównie z nowotworami. Natomiast tutaj jest program badań przesiewowych, jeżeli chodzi o raka jelita grubego. To jest jeden z najczęstszych nowotworów w ogóle w populacji. I jest takie badanie, i to niezależnie od tego, czy się jest mężczyzną, czy kobietą, po 50 roku życia każdy powinien zrobić taką kolonoskopię, bo to o niej jest mowa. Nadmienię tutaj, zrobię taki punkt A, powiedzmy do tego. Jeżeli u kogoś w rodzinie wystąpił nowotwór przewodu pokarmowego, szczególnie rak jelita grubego, warto, jeżeli chodzi o rodzeństwo danej osoby, czy dzieci danej osoby, czy jeżeli są osoby młode, to jeżeli chodzi o rodziców i dziadków, zrobić takie badanie kolonoskopowe po 40 roku życia. I to są ogólnie wytyczne. Jeżeli my ogólnie mówimy o męskie zdrowie, na pewno badanie jąder. Badanie jąder u mężczyzn, z tego tytułu, że nowotwór jąder u facetów to nie jest domena osób starszych. Pytałeś, co mogą zrobić 20, 30, 40 i tak dalej latkowie. Nam się nowotwory zazwyczaj kojarzą już z podeszłym wiekiem, lub powiedzmy nie tyle z podeszłym, co wiekiem bardziej dojrzałym. Natomiast nowotwór jąder to jest najczęstszy nowotwór, który występuje w grupie wiekowej 15-35 lat, czyli tak naprawdę dotyczy młodych mężczyzn, młodych facetów. Więc tutaj nie ma badań z krwi, które moglibyśmy robić jako przesiew. Oczywiście są badania, które mogą sprawdzać markery nowotworowe, tylko nie są to badania przesiewowe. Natomiast podstawowe badanie? Badanie fizykalne. Badamy sobie po prostu jądra. Najlepiej robić to raz w miesiącu. Jeżeli to jest za często, to przynajmniej raz w roku, żeby sobie te jądra zbadać. Tak? Tutaj polecam, można zrobić to w dzień urodzin. To jest taki patent. Mamy urodziny, badamy jądra. Bo ten nowotwór jąder jest naprawdę najczęstszym nowotworem w tej grupie wiekowej, której powiedziałem. To się sprawdza palpacyjnie, w palpacyjnie, zasadzie pod prysznicem, tak. Jedno jąderko, potem drugie jąderko w palcach. Badamy sobie całą strukturę jądra na jądra. To da się wszystko wyczuć, wiadomo. Tak, tak. Jeżeli nas coś martwi, pojawiają się jakiegoś rodzaju struktury, guzki, bo jądro, jeżeli dotykamy, każdy facet wie i większość kobiet na pewno też, ma dość taką miękką konsystencję. Natomiast jeżeli my czujemy, że jest jakiś guzek, jest twardy, no to już jest powód do tego, żeby zrobić przynajmniej USG tych jąder. Jeżeli czujemy, że jądro jest twarde, całe, nie ma takiej struktury właśnie bardziej miękkiej, to od razu jest sygnał do tego, żeby robić USG jąder. Pozytywna wiadomość jest taka, że te nowotwory się wdzięcznie leczą, jest wysoka przeżywalność i ta przeżywalność 10-letnia naprawdę, naprawdę jest powyżej 90%, tylko trzeba to wychwycić w miarę wcześnie. A nagrywamy ten odcinek w listopadzie i w listopadzie jest taka akcja, Piotr ma zapuszczony wąs. Nie wyglądam, wiem, ale tutaj to
Przepraszam, bo przerwałem. Śmiało. Wyglądasz właśnie tobie całkiem dobrze. Ja jak próbowałem, to jak zobaczyłem, jak wygląda po tygodniu, mówię, no nie. Ale generalnie jest to akcja. Wyjaśnisz? Powiedz, o co chodzi. Moja żona nie uważa, że wyglądam dobrze. Cieszy się, że ten listopad się niebawem skończy. Pozdrawiam Beatkę. W każdym razie, tak, no miesiąc listopad został uznany za taki miesiąc, gdzie mówimy więcej o męskim zdrowiu, z naciskiem ogólnie na nowotwory męskie. Szczególnie raka jądra. No i tutaj ta akcja Australijczyków właśnie polega na tym, że mężczyźni w listopadzie zapuszczają wąsa, no bo to taki charakterystyczny atrybut mężczyzny. I to w społeczeństwie wzmaga pewne zainteresowanie. No tak jak ci powiedziałem przed tutaj nagraniem, moja pani rejestratorka pytała, czy panie doktorze, pan wąsy zapuszcza? Ja mówię, wiem pani Batko, że nie wyglądam, ale zapuszczam, bo jest taka akcja i wywiązała się rozmowa. I to właśnie ma na tym polegać. Tak samo na siłowni znajomi mnie zaczepiają, o co chodzi z tym wąsem. No i wtedy to jest właśnie takie, to jest bardzo fajne, powiem ci, to tak fajnie działa w tym społeczeństwie, że jest pewne zainteresowanie, więc możesz to potem przekuć na to, że mówisz o tym, że jest rak jądra, że warto się zbadać i to większą i kto wie, czy wąs nie uratuje komuś życia. Można tak powiedzieć, nie? Można bo tak ktoś powiedzieć, później tak. pójdzie pod prysznic, dotknie tak. I stwierdzi, o kurczę, nie? Tak, coś dokładnie. Jest. Więc no, piękna akcja, fajnie. Nie wiem, czy ten materiał wyszedł w listopadzie, nie wiem, ale nagrywamy w listopadzie. Dobra, super, mamy to. Ja bym chyba dodał od swojej takiej trenerskiej strony to, że często 20-latek to jest dobry moment, żeby bardzo wzmocnić swoje ciało, dodać ten trening siłowy, pracować siłowo i po prostu wzmocnić całe ciało, zbudować solidny fundament, który oczywiście warto utrzymywać. Tak naprawdę siłowo możemy sobie trenować całe życie, ale już na pewnym etapie warto, żeby tych ćwiczeń cardio, czy to w formie biegania, czy roweru, czy pływania, było więcej, bo o ile czasem 20-latek na to w ogóle nie patrzy, to później ta kondycja układu sercowo-naczyniowego również jest istotna. Stąd tak treningowo, jakbym patrzył, to czasem bym powiedział, że jak ktoś jest starszy, to ta proporcja siłowego treningu do cardio może być nieco inna, ale oczywiście sporo zależy od przypadku. Niestety często jest tak, że jak ktoś przychodzi i 50 lat ma, w uszach mu jeszcze świszczy, że jeszcze przecież niedawno był na WF-ie, a to już 30 lat minęło i się okazuje, że gdzie tam, jaki trening siłowy, jakie w ogóle bieganie, to w ogóle najpierw musimy się trening siłowy będzie, tylko że ten trening siłowy będzie polegał na tym, żeby dźwignąć własne ciało w przysiadzie i to w ogóle już będzie wyzwaniem, nie? Już będzie treningiem siłowym, a gdzie tam do jakiegoś myślenia o sztance na plecach, ale to długi temat. Więc dobra, myślę, że mamy, myślę, że odpowiedzieliśmy. Czy jeszcze, trochę nawiązać chyba, jeszcze do tego treningu siłowego, bo to jest bardzo fajny, fajny element. Jest tak z wiekiem, że ubywa nam tkanki mięśniowej. A tkanka mięśniowa najłatwiej spala tłuszcz też, więc jeżeli zadbamy o to... Chłonie kalorie. Dokładnie, chłonie kalorie, więc jeżeli tutaj kładziemy nacisk na tą profilaktykę dla 20-30-latków, to jak najbardziej fajnie jest zbudować odpowiednią ilość tkanki mięśniowej, żeby nam było łatwiej potem w przyszłości, jak troszeczkę zmienimy styl życia, mieć więcej tkanki mięśniowej, która oprócz tego, że spala ten tłuszcz, w dalszym okresie życia ma też duże znaczenie, jeżeli chodzi o ochronę ciała, tak? Jest taki zespół Frailty, czyli jakby nadmiernej ilości złamań w wieku podeszłym. I wtedy te kości, w związku po pierwsze tam z osteoporozą, czy zmianami dotyczącymi całego układu kostnego, po drugie ze zmianami hormonalnymi, po trzecie z tym, że spada nam ilość mięśni, te tkanki, no potencjalnie, jeżeli mamy więcej mięśni, chronią kości przed właśnie różnego rodzaju urazami, złamaniami, więc warto za młodu sobie troszeczkę dorobić więcej tej tkanki mięśniowej, bo no to nam zaprocentuje w przyszłości. Warto dźwigać po prostu. Zawsze znajdziemy argumenty, żeby warto dźwigać. Zachęcić tak, do treningu. Tak, tak. Nawet medycznie można to uzasadnić, żeby ten martwy ciąg robić. I bardzo, mam takiego bardzo dobrego znajomego, który również potrafi mi wytłumaczyć, ile to piwo ma właściwości i zawsze mi tłumaczy. A ja mówię, chłopie, nie mów mi o tym, przecież tak to nie jest. Ale tutaj o dźwiganiu możemy śmiało gloryfikować. I tutaj każdy element treningu oporowego, bo niekoniecznie trzeba dźwigać jakby opór zewnętrzny, sztangi czy coś, ale czasem z własną ciała również można popracować i mieć benefity. Super. Ja jeszcze takie, dosłownie jeszcze mamy dwa pytanka, ale jestem ciekaw, jak ty to widzisz, czy może być taka sytuacja, ja się często spotykałem na treningu, przychodził do mnie
45-latek, 180 cm wzrostu, 100-110 kg wagi, czyli taki, nie że ktoś jest bardzo otyły, tylko tak kawał chłopa. Styl życia taki, że raczej wszędzie samochodem, siedząca praca gdzieś tam przy komputerze, rodzina, stres, dieta klasyczna polska, tam ziemniaczki schabowy, w tygodniu wiadomo różnie, jak to zwykle bywa. Parę piwek w tygodniu, 2-3, czasem może trochę więcej. Weekend, jak nie wiem, jest jakieś wesele, impreza, urodziny, imieniny i znajdź tutaj okazję, no to jest trochę więcej tego alkoholu. I teraz przychodzi ktoś taki, no ma, to nie jest 110 kg mięśni, tylko tam jest powiedzmy 30-35% tkanki tłuszczowej, gdzie właśnie taki kawał chłopa. I on uważa, że jest w pełni zdrowy, jest wszystko super, bo on kiedyś tam był na badaniach dość dawno, czuje się wspaniale i... Pytanie moje jest takie, czy to faktycznie jest możliwe, żeby ktoś prowadził fatalny styl życia, żeby było widać, że nie wygląda jak atleta i żeby wszystko było super? Czy to jest tak, że on jest niezdiagnozowany albo nie wie, jak dobrze mógłby się czuć, gdyby to wszystko było poprawione? Jak ty to widzisz? To jest bardzo dobre pytanie. Już samo to, że ma 35% tkanki tłuszczowej, pokazuje, że na pewno nie jest zdrowy i ma otyłość brzuszną, bo mężczyźni najczęściej mają otyłość brzuszną, od tego zaczynają, więc jakby to nie jest zdrowy przedział tkanki tłuszczowej dla faceta i na pewno nie czuje się z tym najlepiej, ponieważ jeżeli dźwiga sobie ten brzuszek, no to już ma swoje konsekwencje. Jest takie powiedzenie, że pokaż mi obywatela, paragraf się znajdzie, więc jeżeli byśmy naprawdę zobaczyli te badania, pytanie, kiedy one były robione, jak dawno temu i jakie badania były robione. Bo badania badaniom nierówne. Można zrobić 2 badania, można zrobić 10. Więc tutaj nie widząc badań, tylko słysząc od pacjenta, że wszystko było ok, trzeba mieć taką dozę pewnej niepewności, że wartałoby te badania pokazać przede wszystkim. No i potem przeprowadzić odpowiedni wywiad z tym pacjentem. Jak on w ogóle się czuje? Jak on się wysypia? Czy rano wstaje pełni wigoru i życia, bo ma 45 lat i tak się powinien czuć? Czy po prostu musi się zwlekać z tego łóżka, nie mając w ogóle energii? Kawa jeszcze z zamkniętymi oczami niestety, i można żyć, nie? Tak, może tak być. Więc tutaj wywiad jest podstawą, bo subiektywne odczucia pacjenta, jasne, oczywiście, zgadzamy się, mówi, że jest ok, ale jak zaczniemy drążyć temat, zaczniemy go dopytywać, a jak z tym, a jak z tym, a jak z libido, a jak z erekcją, a jak ogólnie z wyjściem na czwarte piętro, to potem zaczynają wychodzić różnego rodzaju smaczki, gdzie się okazuje, że nie do końca ten pacjent jest zdrowy, tak jak mu się wydawało. Co? Dokładnie. Erekcja, no. No właśnie tak, właśnie tak. No i tutaj wywiad jako podstawa i potem, jeżeli nam wychodzą jakieś elementy, no to diagnostyka. Jeżeli mówimy o tych 35% tkanki tłuszczowej, jest duża szansa, że może tam już być problem z gospodarką węglowodanową. Pytanie jak glukoza, pytanie jak insulina, pytanie jak hormony. To jest bardzo istotne. Nadmiar tkanki tłuszczowej sprzyja niedoborom testosteronu u mężczyzn, więc tutaj no myślę, że no i pacjent godny uwagi. Stanem zapalnym również, nie? Jasne, no tkanka tłuszczowa jest jednym wielkim stanem cytokiny. Zapalnym, dokładnie. No właśnie, tak doczepiłem tej tkanki tłuszczowej, ale jeżeli mówimy o narastającej ilości otyłości i nadwagi w społeczeństwie, a szacuje się, że za kilka lat będzie to, mówimy o otyłości 30%, czyli co trzeci obywatel będzie miał tą otyłość, nadwagi pewnie będzie jeszcze więcej, to za chwilę się okaże, że 90% osób ma albo nadwagę, albo otyłość. I coraz więcej jest też dzieci mających tą otyłość, a to naprawdę jest choroba i to jest wpisane, jeżeli mamy taki indeks chorób, ICD-10 się nazywa. I tam, jeżeli rozpoznajemy jakąś chorobę, angina na przykład, nie, to wpisujemy kod tej choroby. Mamy przeziębienie, też wpisujemy kod tej choroby. J00, J06, mogę tych kodów tutaj przytaczać dużo, natomiast jest też kod E66 i to jest otyłość. Więc jeżeli to jest wpisane na listę chorób, jest to chorobą i myślę, że wartałoby to podkreślać, że nie jest to tylko nadwaga, nie jest to tylko otyłość, tylko jest to tak choroba taka jak każda inna, którą by trzeba było się zająć. Czy to w formie profilaktyki, w pierwszej kolejności, jeżeli na nią jesteśmy chorzy, a w drugiej kolejności w postaci leczenia. Poprzez głównie zmianę stylu życia. Oczywiście też są inne możliwości leczenia otyłości. Nie chciałbym się tutaj za bardzo rozwijać, bo też mógłbym o tym długo rozmawiać. Natomiast trzeba podkreślić jasno, otyłość jest chorobą. I ona niesie za sobą konsekwencje rozwinięcia innych, też poważnych chorób.
Super. No, cieszę się, że to wybrzmiało. Teraz tak trochę jest taki trend, który u podstaw ma świetne założenia, czyli trend ciało pozytywności, body positive, który mówi o tym, żeby, że nie wszyscy jesteśmy doskonali, żeby pewne rzeczy trzeba zaakceptować. I w kontekście otyłości uważam, że to byłoby bardzo słuszne, że osoba, która jest otyła, nie wstydzi się tego i po prostu idzie, żeby to zmienić, idzie na siłownię, robi, nie wiem, jakieś zabiegi dietetyczne, treningowe, zmienia ten swój styl życia i się tego nie wstydzi. Okej, okay, taki jestem teraz, zaraz mogę być inny i to zrobię, żeby czuć się lepiej, być zdrowszym. I uważam, że to jest wspaniałe podejście, ale często niestety przybiera tą skrajną postać, gdzie tłumaczy się nam, że po prostu wszystko po prostu wystarczy zaakceptować i są różni ludzie i tak jest. No właśnie nie. No otyłość to jest coś, co jest chorobą, co później rzutuje na powstanie wielu innych chorób, które skraca nasze życie, skraca i zmniejsza nasze samopoczucie, zmniejsza, pogarsza samopoczucie, jakość życia również jest gorsza, więc nie ma się co wstydzić, jeśli ktoś ma nadprogramowe kilogramy, tylko warto wiedzieć, że to nie jest dobre i po prostu warto chcieć to zmienić. Zgadza się. Właśnie, bo ja wiem, że możecie się czuć tutaj pokrzywdzeni, że my ciągle wam wbijamy tą szpilę i że pacjenci i osoby, które tam chcą coś ze sobą robić, to ciągle o czymś zapominają. To teraz szpileczka w kierunku lekarzy, bo ja znam Piotra, wiem, że ty tak, trenujesz, dbasz o siebie, wiem, jakie masz podejście w kontekście leczenia ludzi, wiem, że patrzysz, jak to się mówi, holistycznie, chcesz zmieniać ludziom styl życia, a tabletki okej, wtedy, kiedy trzeba, ale pracujesz u podstaw i to mi się bardzo spodobało, jak się poznaliśmy. W mojej ocenie takich lekarzy jest mało. Ja, szczerze mówiąc, nie znam wielu, albo może nie znam zbyt wielu lekarzy. I teraz pytanie, czy jest mało takich lekarzy? Albo dlaczego tak często jest jednak taki stereotyp, że po prostu lekarz to tylko tabletki i dziękuję. I recepta i proszę wykupić 10 lekarstw. Jak to jest? Też mogę mieć zaburzoną percepcję pod kątem ilości znajomych lekarzy. Nie znam statystyk. Dobre pytanie, ale ciężka odpowiedź. No musisz być, wiem, wyważoną, tutaj musisz mieć opinię na ten temat. Trenują lekarze? Twoi znajomi? Coraz więcej, powiedziałbym. Coraz więcej, okay. Tak, coraz więcej jest trenujących lekarzy. Ja uważam... Może powiem o sobie, bo nie chcę się wypowiadać za środowisko. Poczekaj, bo pytanie o ciebie będzie za chwilę. Powiedz jeszcze. Okej. Okay. Coraz więcej widzę trenujących lekarzy też. Okay. Ja nie pracuję w szpitalu, pracuję u siebie, więc kontakt z lekarzami mam ograniczony, jeżeli mówimy o większych placówkach. Jest faktem to, że dużo pracują lekarze. Powiedziałbym nawet, że za dużo. Wynika to... dużej ilości z tego, że system jest przeciążony, system ochrony zdrowia, gdzie ilość porad jest bardzo wysoka, oczekiwania są bardzo wysokie. Ja sam do ciebie dzwoniłem po prostu nieraz w niedzielę o 7 rano albo w sobotę o 21 i ty jeszcze, w ogóle dzwoniłem bez nadziei, a ty do mnie mówiłeś, że dobra, przyjadę, więc ja wiem, że to jest... Obciążenie systemowe jest duże. Ciężka praca. No jest duże, ale to też nie usprawiedliwia lekarzy, od tego, że powinni zadbać o swoje zdrowie, bo słyszy się często przypadki 30-kilkulatek, 40-kilkulatek, zawał serca na dyżurze. No to wynika z tych rzeczy, o których rozmawialiśmy, z tych 5 grzechów. Człowiek jest człowiekiem, czy jest lekarzem, czy nie, tego dotyczy to samo. Tak, doba ma 24 godziny, nie jest z gumy, a jednak jest coś w tym naszym zawodzie, czy w tym, powiedzmy, powołaniu, że kierujemy się tym, żeby jednak ten dyżur był obstawiony, żeby ten pacjent był zaopiekowany. I niestety to rzutuje często na nasze zdrowie. I ten brak czasu, ten ciągły pośpiech, myślę, że jest w dużej mierze odpowiedzialny za to, że prościej jest wypisać tą tabletkę, bo czeka już kolejnych 15 pacjentów do przyjęcia, a masz na takiego pacjenta często 10 czy 15 minut. Jeżeli byśmy chcieli pracować u podstaw, ja długo pracowałem w takiej podstawowej opiece zdrowotnej. Tam wizyty trwają często 10, czasem 15, czasem nawet krócej, 7, 5 minut. Jak masz pracować u podstaw, tłumacząc pacjentowi, jak ma jeść, jak ma się ruszać, co ma zrobić, co to jest bilans kaloryczny, co to jest białko, co to jest tłuszcz, co to są węglowodany, jak ma to sobie policzyć, jaki ma trening wykonać, jak masz na to 5 minut. Kanał na YouTubie, Piotr. To ten czas, o którym wspomniałem. Jasne. Ja wychodzę trochę do sieci, bo
to jest dobry pomysł, żeby mówić o tym szerzej, żeby mówić o tym gdzieś w mediach społecznościowych, bo możesz trafić do szerszej grupy odbiorców, a nie tylko do tego jednego pacjenta, który jest w gabinecie. Więc tutaj ja się staram to robić. Widzę, że coraz też więcej moich kolegów lekarzy też wychodzi do sieci, więc pytałeś, gdzie szukać tych lekarzy. No myślę, że po prostu w sieci, bo to też zajmuje sporo czasu. Ja dopiero się uczę tych mediów społecznościowych i widzę, ile mi to pożera czasu. No ale to jest z drugiej strony fajne, jeżeli potem dostaję wiadomości gdzieś prywatne, że o, fajny tutaj post, tutaj jakiś fajny komentarz, tutaj fajny Q&A. No bo to daje potem satysfakcję, że sieje się dalej tą wiedzę i to wpływa na zdrowie potem pacjentów długofalowo. Ja też myślę, że teraz zobaczycie Piotra więcej w internecie. Zresztą tutaj już w międzyczasie się pokazały wszystkie linki, więc nie będę tutaj tłumaczył. Dobra, to już ostatnie pytanie. Na zakończenie ta truskawka na torcie, jak to kiedyś Tomasz Hajto powiedział, tak? Truskawka to była truskawka na torcie. Więc pytanie o twoje patenty. W sensie, jak ty funkcjonujesz? Wiem, że jesteś bardzo zapracowany, zaczynasz działać w internecie, wiem, że masz bardzo dużo wizyt. Generalnie jesteś zapracowanym człowiekiem, jak wiele osób teraz. Równocześnie wiem, że bardzo dużo robisz, żeby być w dobrej formie, co mi osobiście bardzo imponuje. Jakie są twoje patenty? Jak ty funkcjonujesz? Co robisz tak dość ogólnie, ale z treningiem, z odżywianiem, z regeneracją? Jak to u ciebie wygląda? To zacznę od tej ostatniej rzeczy, regeneracja, bo uważam, że to jest bardzo kluczowe. Mając małe dzieci, to też mi jest trochę łatwiej pod tym kątem iść spać o 22. Czyli dbam o to, żeby o 22 już spać. Najpóźniej. Zdarza mi się o 21. A jak gdzieś wcześniej usypiam syna, to też mi się zdarzy wcześniej niż 21, no ale za to wstaję wcześniej. 4:30, 5. 5 to jest taka moja godzina, o której wstaję. I pierwszą rzeczą, jaką robię, jeżeli mówimy o zdrowie takie ogólnopojęte i te 5 punktów, o których rozmawialiśmy, to trening poranny. Najlepiej mi się trenuje rano. Po pierwsze, wtedy mi nikt nie przeszkadza. Po drugie, testowałem różne pory treningów i rano, i po południu, i wieczorem. I dla mnie najbardziej optymalnie się sprawdza trening poranny. No i staram się trenować codziennie, od poniedziałku do soboty. W niedzielę czasem jeszcze jakiś spacer. Więc to są treningi siłowe, 4 razy w tygodniu, jeden taki trening regeneracyjny i jakaś przebieżka w sobotę. Więc jakby tutaj pod kątem ruchu mam taki patent, że po prostu wstaję rano, robię tam kilka rzeczy, które mam w planie do zrobienia rano, a potem kolejnym etapem jest siłownia. I to jest taki nawyk, który jest takim nawykiem jak mycie zębów. I to już jakby nie zastanawiam się nad tym. Po prostu wiem, że rano zawsze mam trening. Czy mi się chce, czy mi się nie chce, po prostu to robię. I no jest to nawyk. To nie pojawiło się z dnia na dzień, jak każdy nawyk. Trzeba go sobie wypracować. No i tak mam zaplanowany dzień, bo wiem, że jak rano nie zrobię treningu, to mam potem taki natłok obowiązków, dzieciaki, praca i tak dalej, że wieczorem jestem już tak wypompowany z energii, że po pierwsze nie chce mi się, a po drugie no, jakość tego treningu wieczornego, dla mnie przynajmniej, bywała gorsza. Więc ja sobie trenuję rano i to jest jeden taki patent dotyczący mojego treningu. Jeżeli chodzi o jedzenie, to mam wspaniałą żonę, pozdrawiam jeszcze raz, która no, wcześniej, zna moje nawyki żywieniowe i wcześniej przygotowuje posiłki. To i ja sobie mam ekstra, tak, dlatego ją pozdrawiam już trzeci raz. I wieczorem, zanim pójdę spać, przygotowuję sobie wszystko to, co tam żona ugotowała i też jest na tyle wspaniała, że mi... Ja mam podejście kaloryczne do jedzenia, tak? Czyli sobie liczę kalorie. Więc wiem, ile w jakim posiłku mam kalorii, więc sobie tylko dzielę to na porcje i przygotowuję to zazwyczaj dzień wcześniej, tak? Czy wieczorem. Jak ja rano wychodzę do pracy, idę na cały dzień, to po prostu biorę jedzenie ze sobą. Zawsze mówiłem podopiecznym, że jak wstają rano i jeszcze nie mają pojęcia, co będą jeść, przez dzień to już jest zazwyczaj lipa. Chyba, że ktoś ma taką już intuicję wypracowaną, bo ja teraz tak funkcjonuję często, że nie mam planu, ale jestem w stanie to zrobić tak, ale zazwyczaj na początku nie da rady. Trzeba mieć ten plan mniej więcej, choćby nawet, że tu kupię coś w sklepie i przygotuję i zliczę z aplikacją, albo gdzieś zjem, gdzie wiem, że mogę i tak dalej. Czyli w zasadzie masz tak, że ciachasz rano trening, później jesz to, co masz zaplanowane, więc to masz zrobione, później jest masa obowiązków, wiadomo, i mało czasu, wracasz do domu i w sumie szybko idziesz spać. Dzieciaki i szybko idę spać. Okej. Forma się zgadza, samopoczucie się zgadza, wszystko jest okej. Odnośnie tego treningu rano, to ja mam taką ciekawe spostrzeżenie, bo ja jak jeszcze dużo pracowałem jako trener, to pracowałem od rana, od 6:30 i na początku było tak, że 6:30 to zawsze ludzie, 6:30 jak?
A później się okazało, że to była godzina, którą się wszyscy bili. Dlatego, że jak ktoś spróbował pochodzić na 6.30, to wszystko się zmieniało. Bo się ciało do tego dostosowywało, poza tym rano nie ma żadnych wyrzutów sumienia, wszystko jest przede mną. To nie jest tak, że nie posprzątałem, bo kto by tam sprzątał rano, więc idę na trening. A jak zrobię trening, to jest 7.30, a ja mam już zrobione taką ważną rzecz. To jak ten dzień może być zły, jak ja już rano wygrałem, tak, prawda? Dokładnie. I moja żona, która, pozdrawiamy Ewelinkę, która zazwyczaj, no jak ja lubię wstawać wcześniej, to ona by pospała trochę dłużej. Nie, że do 10, ja tam nie wiem, do 8 by chętnie pospała. To jak zaczęła chodzić na 6.30 i to z jej pomysłu, to ona mówi, że nie, już się nie wymieni na nic innego. Po prostu 6.30 to jest genialne, ona wraca 7.30, humor wspaniały, więc to... ja wiem, że jak ktoś ma to zrobić kosztem snu, to może niekoniecznie to jest dobry pomysł. Lepiej się wyspać, lepiej trochę i wcześniej spać, a ten trening rano, no jak ktoś może, to bardzo polecamy. No to kurczę, wspaniale, mamy. Mamy to, myślę, że wyszła nam bardzo fajna rozmowa, bardzo się cieszę, że przyszedłeś, że poświęciłeś czas. Myślę, że to nie ostatni nasz odcinek, zobaczymy jakie będą wasze reakcje, bo to jest nowy format, więc dajcie proszę znać. Jeśli macie jakieś pytania do Piotra, proszę w komentarzach, jeśli macie propozycje na kolejne tematy, również proszę w komentarzach. No i jeśli znacie jakichś mężczyzn, to po prostu odcinek im proszę wysłać, pokazać i niech się ta wiedza niesie. Piotr, bardzo dziękuję. Było to ogromna przyjemność i do następnego. Miło mi bardzo. Dzięki za zaproszenie jeszcze raz.